Witam Was serdecznie. Dzisiaj wylądowałem na przedmieściach Krakowa. Wróciłem na stare śmieci i od razu zabieram się do roboty. Dzisiaj również znalazłem fajny obiekt. Mam nadzieję, że jest opuszczony i będzie szło do niego wejść i pokazać Wam, jak wygląda w środku. Z zewnątrz wygląda na lata 60., 70. Zobaczymy, jak będzie w środku. Czy zostało jakieś wyposażenie, czy raczej nic z tego nie będzie. Za mną jakaś ciężka maszyna jedzie, chyba kombajn. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, nie będę przedłużał, lecimy od razu na ten obiekt. Zaraz Wam pokażę, gdzie jest. O, właśnie tutaj. Mam nadzieję, że będzie szło wejść do niego bez problemu. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Tak wygląda nasz dzisiejszy obiekt. Będziemy teraz szukać wejścia. Tam widzę, że jest otwarte okno. Spróbujmy wejść drzwiami. Fundament tego domu już zaczął się sypać. Być może za kilka lat przewróci się ten dom. Zobaczcie, wszystko stoi na belkach drewnianych. Do połowy jest zrobiony z belek, a może i nawet w całości. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Wszędzie pokrzywy. Dach pokryty eternitem. Powiem Wam tylko jedno, że zapowiada się ciekawie. Podstawiony pustak. Najprawdopodobniej będziemy musieli tędy wejść. Dobra. Ja muszę odpalić latarkę. Tym razem używam takiego sprzętu. Nie jest to może idealna lampa na urbexy, ale póki co zdaję egzamin. Plecaczek. I lecimy z tym. Niepokoi mnie duża ilość much tutaj. Mam nadzieję, że nie znajdę za chwilę jakichś zwłok. Zaczyna się robić nieciekawie. Na samym wejściu piękny kredens. Piękny. Piękny może był kiedyś. Jednak jest bardzo stary. Lata 60., 70.
Praktycznie w każdym starym polskim domu znajduje się taki kredens. Góry widzimy. Wałek do ciasta. Tłuczek. Mamy tutaj porcelany nawet jakąś. Nie ma napisanej firmy. Może na talerzach coś będzie. Made in Poland. Stolik. To najprawdopodobniej było łóżko kiedyś. Widać jeszcze obuwie pod spodem. Trochę pościeli. Posłanie było zrobione z siana. O, piękny obraz. Wokół pajęczyny. Zauważcie, że dom jest cały z drewna. Z zewnątrz jest tylko zarzucony jakąś zaprawą. Najprawdopodobniej miała na celu uszczelnić tutaj te belki. Idziemy do następnego pomieszczenia. Tutaj mógł być salon. Mamy tutaj piec kaflowy. Został już niestety pozbawiony metalowych elementów. To były drzwiczki. O dziwo, jeszcze stoi. Troszkę szklanek, kieliszki. Więcej kieliszków. Być może kryształ. Tak, to jest najprawdopodobniej kryształ. Różni się tym od innego szkła, że jest bardzo gruby. Postaram się poszukać. Być może będzie gdzieś kalendarz. Tu mamy jakieś kwitki. Nieważne. Tam są jakieś drzwi jeszcze. Nie wiem dlaczego zostały zasłonięte. Spróbujemy się tam dostać z innej strony. Wow, ale widok. Przed nami dwa łóżka. Również obłożone sianem. A nad nimi piękny obraz. Zobaczcie. Wow. Tutaj krzyżyk. Naprawdę ładny obraz. Tu również są jeszcze dwa obrazki święte. Najświętsze serce Jezusa, króluj nam.
pająki opanowały całkowicie ten dom. Łóżka pokryte słomą. O, i mamy kalendarz. Zobaczcie. Kalendarz z 2002 roku. Czyżby 18 lat temu ktoś jeszcze tutaj mieszkał w takich warunkach? Kalendarz jest cały. Nie wyrwano z niego żadnej kartki, zobaczcie. Tysięczny drugi rok. Łubina. Aż niemożliwe, że jeszcze 18 lat temu ktoś tutaj spał. Zobaczcie. Zero materaca, zero niczego. Po prostu rozłożyli tutaj prześcieradło i spali po prostu. O, tutaj drugi kalendarz. Również 2002 rok. Czyli mamy potwierdzenie, że dom stoi opuszczony już 18 lat. Tutaj jeszcze są jakieś pomieszczenia. Idziemy zobaczyć. Z zewnątrz wyglądał na malutki. Okazuje się, że nie jest wcale taki mały. Ale na pewno jest w nim dużo pajęczyn. Zobaczcie, jak to wygląda. Idziemy dalej. To są drzwi, które widzieliśmy z tamtej strony. Lampa. Zobaczcie, ile tutaj jest much. Pająki mają tutaj prawdziwą wyżerkę. Laska. Figurka Jezusa. Tutaj już tynk odpadł z belek. Tak wygląda warstwa tego tynku, czy jakkolwiek to się nazywa. Tu kolejne łóżko. Idziemy. Co tu mamy? Czy jest coś ciekawego? Niewiele wyposażenia zostało niestety. Przez te 18 lat pewnie wiele rzeczy też poginęło.
nie ma. Tutaj kilka lasek jeszcze drewnianych i schody na górę, przykryte dechą. Spróbuję ją podnieść. Jeżeli będzie to możliwe, to zajrzymy jeszcze, co jest u góry. Jestem na górze. Udało się podnieść, ale trzeba uważać, bo dechy ledwo się trzymają tutaj. Co my tu mamy? Tu są jakieś drzwi. Jakieś ubrania wiszą. Elektrody do spawania. Zastanawiam się, czy to wytrzyma pod moim ciężarem. Tu kilka desek już spadło. Spróbujemy. W zasadzie to nie ma tutaj nic ciekawego, prócz śmieci. Kilka ubrań od byłego właściciela. Naprzeciwko stoi dom. Dobra, idziemy stąd. Też wiszą ciuchy. Kolejne pomieszczenie. Poddasze. Wisi jakieś futro. Ciekawe, czy prawdziwe. Ta. Najprawdopodobniej owcza skóra. Tak jest. U góry, jak i na dole, nie ma zbyt wiele wyposażenia. Tu mamy jakąś gazetę. Teraz zobaczymy, co to za gazety. Nowa Wieś. Kwiecień 1967 rok. 2,50 kosztowała wtedy ta gazeta. Sprawdzimy jeszcze jakąś inną, w lepszym stanie. Być może coś się tu znajdzie. Gromada. Rolnik Polski. 1968 rok. Zobaczcie, jak jest stare. Z tej samej paszy więcej wieprzowiny.
jak zebrać 3 pokosy siana. O, można poczytać. Dobra. Wrzucimy to z powrotem. O, a tu widzę strój kąpielowy. Nowa wieś. Dobra. Tutaj jest więcej gazet. Z tego miejsca będę kończył eksplorację. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie było zbyt wiele wyposażenia, jednak ten dom jest bardzo stary. Opuszczony został 18 lat temu. Dobiega koniec mojej eksploracji. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Ja będę szukał dalej ciekawych miejsc. Mam nadzieję, że coś natrafię przypadkiem lub zaplanuję po prostu wyprawę. Na razie, trzymajcie się i widzimy się jak zwykle w piątek o 20:00. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, bo to jest również ważne. Na razie.